Był upalny dzień wrześniowy. Za ciepło jak na tę porę roku. Nocą z 20 na 21 września podzielono nas na grupy po 50 mężczyzn i po godzinie policyjnej przewieziono ulicami Warszawy do rampy na dworcu towarowym. Załadowano nas do wagonów bydlęcych. Nie było kubłów do załatwiania potrzeb ani wody. Pociąg stał do świtu. Następnie powoli ruszył w kierunku południowo-zachodnim. U schyłku dnia przybyliśmy do Oświęcimia. Nie było jeszcze obozu z rampą. W Brzezińce stanęliśmy w szczerym polu, niedaleko od wejściowej bramy starego obozu. Musieliśmy skakać z wysoka, bez różnicy, stary czy młody. Ujadanie psów. Padały ciosy. Schnell, schnell! To były pierwsze niemieckie słowa, które tam usłyszałem. Ruszyliśmy biegiem. I tak dotarliśmy do bramy. Jakkolwiek komicznie by to brzmiało, ta brama wzbudziła w nas nadzieję. Widniało przecież na niej Arbeit macht frei. A więc to obóz pracy? No dobrze, niech tam. Może jakaś fabryka? Ach, ci Niemcy mają takie odkrywcze hasła. Arbeit macht frei. Istniejące już krematorium, pierwsze w obozie, znajdowało się niewiele kroków od tego napisu. Ale widok komina umocnił nas jeszcze w naszych oczekiwaniach. To jakaś fabryka. Komin oznacza fabrykę, pracę. Pierwsze wrażenie. Kilka budynków i wielki plac apelowy. Za oknami widniały jakieś twarze. Zapytaliśmy je, gdzie jesteśmy? A twarze odpowiedziały: cicho, nie pytajcie, jesteście w Auschwitz. Ale co to za fabryka? Zobaczycie sami. W środku Warszawy, 14 grudnia 1949 roku. Podchodzi do mnie osobnik i mówi: panie Bartoszewski, niech pan pozwoli do Ministerstwa Bezpieczeństwa. Chcielibyśmy z panem trochę porozmawiać. Kiedy? Już. Czy to aresztowanie? Nie. Skąd takie przypuszczenie? Chodzi o rozmowę. Wszystko się wyjaśni. Owo trochę trwało 5 lat. Pierwszej nocy w czasie kilkunastogodzinnego przesłuchania w gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego na Koszykowej oficer śledczy kapitan Piotr Tymiński powiedział mi: Bartoszewski, tym razem dostaniecie 10 lat. Doprawdy? Tak, na pewno. Potem zaczął rozmowę. Wasze kontakty z zagranicą? Nie było żadnych kontaktów, odpowiedziałem. O czym pan mówi? Żartujecie, Bartoszewski. Byliście w Oświęcimiu, siedzieliście w więzieniu. Nie jesteście głupcem. Pomóżcie nam. Nie będzie wam się źle wiodło. Później stwierdzono: zgnijecie w celi. Nigdy nie wyjdziecie. Będziecie siedzieć. Proces był krótki. Trwał może ze 2 godziny. Prokurator zażądał 10 lat. W ostatnim słowie powiedziałem: Wysoki Sądzie, pan prokurator żądał 10 lat pierwszej nocy po moim aresztowaniu. Oficer śledczy powiedział mi, że dostanę 10 lat. Wobec tej jedności poglądów oficera śledczego wówczas i prokuratora teraz nie mam nic do dodania. Nie czuję się winny. I to było wszystko. Ostatecznie dostałem 8 lat. Ale nie zaliczono mi pierwszego 1,5 roku aresztu śledczego od listopada 1946 do kwietnia 1948 roku. W ten sposób, choć nie byłem wówczas skazany i opuściłem więzienie bez wyroku, w praktyce dostałem 9,5 roku. Ludowej praworządności stało się więc zadość.